Nie słychać. Dobrze, to jeszcze raz zacznijmy. Nazywam się Kamil Muszyński, jestem Business Development Managerem w firmie Bacotech. Zajmuję się rozwiązaniami Progress Software. I dzisiaj jest również z nami Mateusz Duda, który jest inżynierem, który odpowiada za, powiedzmy, techniczną stronę naszych produktów, rozwiązań Progress Software. Dzisiaj postaramy się opowiedzieć o temacie, który dotyczy, myślę, że większości z nas, są to wiadomości oraz załączniki. Postaram się przedstawić trzy problemy najważniejsze, z jakimi mierzymy się w obecnych czasach. No i postaram się trochę o nich opowiedzieć. Mateusz natomiast zaprezentuje rozwiązanie właściwie tego problemu, jakie jesteśmy w stanie zaproponować. Także już przechodząc stricte do tych wiadomości, a tak właściwie do załączników, z którymi mamy do czynienia. Pierwsze takie załączniki pojawiły się w 1990 roku, czyli już ponad 30 lat temu. Przez 10 lat zaczęły pojawiać się pierwsze problemy z takimi załącznikami. Hakerzy, niektóre osoby zaczęły obierać sobie za cel załączniki w wiadomościach e-mail. Po 10 latach można powiedzieć, że ludzie zaczęli sobie radzić z tym problemem, zauważyli właściwie, że taki problem istnieje, pojawiły się narzędzia do zapobiegania takim wyciekom. Generalnie w 2010 roku, kiedy technologia poszła naprzód, zaczęliśmy się zastanawiać i martwić o bezpieczeństwo naszych danych. W 2020 roku modne i właściwie preferowane stało się posiadanie, korzystanie ze środowisk opartych o politykę Zero Trust, czyli nie powinniśmy mieć zaufania do żadnej technologii, do żadnego użytkownika jakiejś technologii, ponieważ zawsze jest jakieś ryzyko ataku, jakiegoś wycieku, jakiegoś błędu po stronie technicznej bądź ludzkiej. W 2030 planowana jest pełna standaryzacja szyfrowania, gdzie teoretycznie powinniśmy rozwiązać większość problemów, które dotyczą wiadomości e-mail, załączników, wycieków danych, a generalnym celem jest stworzenie środowiska opartego o bezpieczeństwo kwantowe, w którym nie będzie już, powiedzmy, szans na, z technicznego punktu widzenia, teoretycznie na żaden wyciek danych. E-maile i załączniki. Tak jak mówiłem, jest to bardzo popularna metoda do komunikacji, do przesyłania danych. Każdego dnia wysyłanych i odbieranych jest około 306 miliardów wiadomości e-mail. W środowisku korporacyjnym około 25% wiadomości zawiera załączniki w postaci plików, czyli 76 miliardów wiadomości zawiera załączniki. Przeciętny pracownik zatrudniony w firmie wysyła, można założyć sobie bezpiecznie, około 5000 wiadomości e-mail z załącznikami rocznie. No, czyli już mamy dosyć dużą skalę, a to myślę, że to są bezpieczne szacunki, jeśli chodzi o ilości, które podałem. E-mail tak właściwie jest jak pocztówka. To nie jest list, który jest zabezpieczony w jakiś sposób. Jeśli trafi list w kopercie do niepowołane ręce, no zwykle nikt go nie otwiera, nie próbuje otworzyć. Natomiast jeśli pocztówka trafi w nieodpowiednie ręce, ma widoczną całą treść, którą dana osoba przekazuje do innych. Więc jeżeli jakaś wiadomość, załącznik trafi w niepowołane ręce, tak naprawdę każdy może z niego korzystać, otwierać, modyfikować, zapisywać, kopiować. Więc tak naprawdę no jesteśmy, można powiedzieć, otwarci, jeśli na różne podatności, jeżeli taki załącznik trafi w nieodpowiednie ręce. Szczególnie jeszcze, kiedy takie maile rozsyłamy do wielu osób, kiedy te maile są bardzo często kopiowane i wysyłane, forwardowane dalej.
Mamy do czynienia w takim przypadku właśnie z efektem kuli śniegowej. Jedna wiadomość, która zawiera załącznik, często jest wysyłana do kilku odbiorców. Każdy z tych odbiorców może przesłać wiadomość dalej. I tak jak mówiłem, tych szacunkowo 5000 plików wysyłanych przez jednego pracownika rocznie daje nam już w pewnym momencie ogromne ilości, szczególnie kiedy właśnie ten przycisk forward jest używany, załączany jest dalej ten plik, trafia do kolejnych osób. Często trafia, właściwie te kopie, które tworzymy tych plików, są często nielimitowane. Potęguje to jeszcze fakt, że te wiadomości trafiają często do osób, które nie do końca są zainteresowane samym tym załącznikiem czy wiadomością e-mail. Ten załącznik sobie gdzieś tam wisi na skrzynce pocztowej osoby tak naprawdę niezainteresowanej i tylko czeka, aż gdzieś może pojawi się okazja do ataku i przejęcia takiej skrzynki. No i właśnie szacując 5000 plików wysyłanych przez jednego pracownika rocznie, no w firmie, która zatrudnia 100 pracowników, no już mamy 500 000 kopii plików krążących w takiej 100-osobowej firmie, co daje nam naprawdę bardzo dużą ilość. No i wracając właśnie do tych 5000 plików, każdy z nich jest dostępny dla każdego, kto ma kopię wiadomości. Tym hakerów, którzy mogą się włamać na skrzynkę pocztową jednego z tych odbiorców, a tak naprawdę to nie jest to bardzo trudne, żeby ktoś dostał dostęp do takich plików. Hakerzy włamują się do systemu poczty e-mail, do serwerów kopii zapasowych, zdarzają się zagubione telefony, zgubione czy skradzione laptopy. Pracownicy korzystają również z prywatnych telefonów czy komputerów do korzystania z firmowej poczty, więc tam wszędzie są te kopie załączników często, czy kopie wiadomości e-mail i wystarczy no, po prostu jedna z tych końcówek, że tak powiem, podatnych na, czy już zhakowanych. No i gdzieś ten plik, który dla nas jest bardzo poufny, często bardzo wartościowy, może trafić już w niepowołane ręce. Jeszcze dodając do tego fakt, że wysłanie wiadomości e-mail nie da się cofnąć, no to tak historycznie rzecz biorąc, często na skrzynkach pocztowych czy gdzieś w kopiach zapasowych osób, z którymi mamy do czynienia, tych plików przez lata jest nagromadzonych bardzo dużo, no i wystarczy gdzieś tam jeden atak i historycznie ludzie mają dostęp do archiwów sprzed kilku lat, niepowołani ludzie, niepowołane osoby. No i co może stanowić problem dla nas, no bo też no nie zawsze mamy wpływ na to, jak inne firmy, z którymi współpracujemy, zabezpieczają swoje dane. W ankiecie Ponemon, czyli takiego instytutu zajmującego się badaniem bezpieczeństwa, przeprowadzono ankietę wśród 830 specjalistów do spraw IT, do spraw bezpieczeństwa i stwierdzili oni, że tak naprawdę największą przyczyną wycieku danych jest niewłaściwe obchodzenie się z pocztą elektroniczną. No i kluczowym problemem jest niewłaściwe użycie wiadomości e-mail. 69% respondentów stwierdziło, że pracownicy naruszają zasady bezpieczeństwa, zdarzają im się błędy przy wysyłaniu wiadomości, no i wysyłają też poufne dane, dane firmowe, korzystając z klienta poczty, no, z prywatnej poczty. Więc no, tutaj ta skala problemu robi się coraz większa. No i tutaj pierwszy czynnik właśnie, ten czynnik ludzki, kiedy wysyłamy wiadomość do nieodpowiedniej osoby. Myślę, że każdemu zdarzyło się, albo jeśli nie, no to słyszał historii, gdzie wiadomość, która miała trafić do kolegi z pracy, czy też do osoby, no, która, z którą chcielibyśmy skomentować dany fakt, trafia do na przykład przełożonego albo do całej grupy, powiedzmy, osób z naszej firmy czy z zewnątrz firmy. No i powiedzmy,
niewybredne komentarze ujawniają się i no jesteśmy trochę w kropce. Każdy może słyszał o takiej historii, kiedy trochę się kompromitujemy, wysyłając maila do nieodpowiedniej osoby. No i takie błędy zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. Z takich ustaleń, które prowadzą właśnie badacze, wynika, że 1/3 osób tak naprawdę się przyznaje, że przypadkowo wysłała wiadomość do niewłaściwej osoby. No jeśli ta wiadomość zawiera poufne informacje, to tak naprawdę no jest to naruszenie prawa. Pewien instytut, Verizon Data Branch Investigation, stworzył raport w 2021 roku. No i wśród klientów sektora finansowego, gdzie tak naprawdę tych danych wrażliwych klientów innych firm, innych korporacji jest najwięcej. No i błędne dane i błędne e-maile wysyłane są tak naprawdę bardzo często i 55% wszystkich naruszeń bezpieczeństwa, jakie notują firmy z branży właśnie sektora finansowego, to 55% z tych błędów to wynika z błędnej wysyłki maili lub po prostu są związane z czynnikiem ludzkim, faktorem ludzkim i wysyłaniem wiadomości przez pracowników tak naprawdę. No, jak sami wiemy, takie naruszenia poufności mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych, czy też dla firmy, czy też dla pracownika. No i takie przykłady mamy. Ostatnio dwa banki zostały ukarane na prawie 1,5 miliona złotych za nieodpowiednie obchodzenie się, powiedzmy, z danymi osobowymi klienta, gdzie również nie zgłosili w odpowiednim momencie wycieku tych danych. No i też takie rzeczy zdarzają się również mniejszym firmom. Powiedzmy, wycieki są na mniejszą skalę, kary są na mniejszą skalę, ale dla wielu firm no, taka duża kara jest no, często bardzo problematyczna. No i też powoduje w jakiś sposób osłabienie pozycji na rynku, gdzieś te dane o firmie krążą w internecie, pojawiają się artykuły, gdzie tak jak widzimy tutaj są wymieniane z nazwy te firmy, te dane o karach nie są ukrywane. Tutaj jest też kolejny przykład właśnie takiego błędnego, powiedzmy, użycia skrzynki mailowej. Jeden z pracowników wysłał maila niezaszyfrowanego i z załącznikiem niezabezpieczonym hasłem z danymi klientów. No i tak naprawdę no też wiele tych danych wyciekło i no też ludzie później źle kojarzą sobie takie firmy, kiedy takie logo czy nazwy firm się pojawiają w internecie. Tutaj kolejna kara. No tutaj znowu jest głównie przyczyną niezgłoszenie też w odpowiednim momencie, kara sama finansowa, niezgłoszenie w odpowiednim momencie do prezesa UO, do naruszenia takich wycieku danych osobowych, więc no dosyć, że trzeba pilnować tak naprawdę swoich danych, trzeba też odpowiednio wcześniej zgłaszać do prezesa UO do wszystkie ewentualne naruszenia. Kolejny problem to właśnie zgodność z wytycznymi. Kiedy już mamy właśnie jakiś wyciek, czy mamy jakiś problem z naruszeniem danych, no trzeba go zgłaszać. Poza tym tak naprawdę tylko 37% osób prowadzących działalność gospodarczą, taką indywidualną, korzysta z oprogramowania do przesyłania plików takich w zabezpieczony sposób. 55% małych firm korzysta z oprogramowania do przesyłania plików, ale zwykle to nie są jakieś wyszukane programy. Często to jakieś darmowe wersje oprogramowania, czy też jakieś podstawowe narzędzia do wymiany plików, jakieś WeTransfer, Dropbox, które no nie są odpowiednio zabezpieczone i nie są szyfrowane te dane w odpowiedni sposób. A na przykład 22% kancelarii prawnych korzysta z szyfrowania wiadomości e-mail, gdzie tak naprawdę takie kancelarie prawne
powinny być wzorem dla innych firm, dla innych użytkowników skrzynek mailowych. Jakie mamy właśnie zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo poczty mailowej? Brak szyfrowania. Poczta e-mail sama w sobie nie jest bezpieczna i większość firm, także właśnie prawniczych, nie szyfruje swojej wiadomości w komunikacji elektronicznej. Dostęp osób trzecich, poufne dokumenty mogą zostać przechwycone przez osoby nieuprawnione, narażają klientów na ryzyko. Firmy nie są świadome takich możliwości, takich sytuacji oraz brak kontroli. Trudno śledzić, kto otrzymał pliki i kiedy zostały one dostarczone, kto otworzył z listy odbiorców wiadomość, załącznik i kiedy to zrobił. No i właśnie firmy, nawet i kancelarie prawnicze, czy firmy, które są dużymi korporacjami, nie w wystarczający sposób chronią te załączniki, te pliki. Często najwyższym poziomem ochrony jest tak naprawdę oświadczenie o poufności dokumentu. Firmy myślą, że to wystarczy w razie, gdyby taki dokument gdzieś wyciekł. A tak naprawdę no nie wiemy, czy osoba, która otrzymała załącznik z takim plikiem, niepowołana, czy ona zgłosi to w jakikolwiek sposób, czy faktycznie się zastosuje do tego oświadczenia poufności. Firmy prawnicze często polegają tylko na tych oświadczeniach, ze względu też pewnie na swoją specyfikę pracy, zamiast wdrażać rzeczywiste sposoby, rzeczywiste środki bezpieczeństwa. No, tak naprawdę takie oświadczenie jest bardzo mało skuteczne. No, nie wszyscy stosują się do tych wymaganych przez na dokumencie oświadczeń o poufności. Jakie mamy rozwiązanie na tego typu problemy? Przede wszystkim korzystanie z narzędzia, jakim jest zarządzany transfer plików, czyli narzędzie MFT. Oferują takie narzędzia szyfrowanie, czyli ochronę poufnych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych, ścieżkę kontroli i audytu, czyli mamy wgląd w informacje na temat tego, kto wysyłał plik, kiedy plik został dostarczony, kiedy został plik pobrany na, powiedzmy, komputer, na dysk osoby, do której miały trafić pliki. Łatwa obsługa, intuicyjna, zintegrowanie z klientami pocztowymi oraz automatyzacja, czyli powtarzalne wysyłanie plików, możemy sobie zaplanować jakieś rozsyłanie cenników, rozsyłanie umów nowo podpisanych co tydzień, czy też na przykład rachunków dla klientów za subskrypcję i tego typu rzeczy. No, wiele ludzi myśli, że właśnie tego jest super zabezpieczona, ponieważ pobrała sobie bezpłatną wersję Dropboxa albo jakieś tam inne oprogramowanie do udostępniania plików. No i chociaż to jest już jakiś tam krok do przodu w stronę odejścia od poczty e-mail jako głównego narzędzia do wysyłania plików, to nie jest wystarczające narzędzie. Firmy potrzebują właśnie rozwiązania specjalnie stworzonego do bezpiecznego przesyłania plików. Nie ma co opierać się na jakichś darmowych rozwiązaniach, które nie są stworzone do tego, żeby w bezpieczny sposób transportować pliki. Zwykle są wykorzystywane przez prywatnych użytkowników do jakichś mało ważnych, mało istotnych danych, więc mając w firmie tak dużo plików do przesyłania, umowy, faktury, jakieś rachunki, dane klientów, warto zainwestować w odpowiednie narzędzia, rozwijać naszą wiedzę też na ten temat. No i też korzystać później z dobrodziejstw tych narzędzi, które mamy takie do bezpiecznego transferu plików, ponieważ no właśnie one też oferują wiele korzyści. Po pierwsze właśnie już bezpieczeństwo w razie jakiegoś audytu, w razie jakiegoś już naruszenia danych, no możemy się gdzieś posiłkować tym, że
takie narzędzie posiadamy. Zwykle te narzędzia są właśnie odpowiedzią na różne dyrektywy, które wychodzą ze strony urzędów i różnych instytucji, czy też wewnętrznych procedur. Korzyścią kolejną jest wydajność, szybki transfer plików, automatyzacja, powtarzalność, no i szybkie wglądy do audytu, czyli śledzenie tego, gdzie te pliki pojawiły się, kto pobrał i w którym momencie. No i takim programem, który trochę odpowiada właściwie bardzo dobry sposób odpowiada na wszystkie te wymienione przeze mnie problemy, jest Progress Moovit. Narzędzie do bezpiecznego transferu plików. Dzięki Moovit możemy zautomatyzować właśnie przesyłanie danych. Pliki są bezpiecznie przenoszone. Obejmuje to narzędzie szyfrowanie plików, śledzenie aktywności, no i żeby właśnie zapewnić zgodność z zasadami firmowymi, wewnętrznymi, ale także zewnętrznymi, państwowymi, czy też jakimiś unijnymi dyrektywami. No i domyślnie wszystkie pliki wysyłane na zewnątrz firmy powinny być zabezpieczone przez takie narzędzie właśnie jak MFT. No i dzięki zarządzalnemu transferowi plików nie musisz się już bać jako osoba odpowiedzialna za, powiedzmy, bezpieczeństwo w firmie, że te pliki, te załączniki, dane krążą w niezabezpieczony sposób, gdzieś tam wiszą na skrzynce, trafiają przez to do innych osób, gdzieś na jakieś skrzynki prywatne. Także myślę, że jest to bardzo dobra odpowiedź na model biznesowy, w jakim funkcjonuje większość firm obecnie i daje też poza bezpieczeństwem też wiele możliwości do przyspieszenia różnych prac. Mateusz pewnie też powie o tym za chwilę, ale no nie mamy też takiego limitowania wielkości wysyłanych plików tak naprawdę, a na skrzynkach mailowych no już takie limity się pojawiają, więc dosyć, że zabezpieczamy się, to mamy jeszcze realne korzyści korporacyjne, przełożenie na funkcjonalność naszej organizacji, korzystając z takiego oprogramowania. Także w tym momencie ja już będę oddawał głos Mateuszowi. To są moje dane. Myślę, że jeszcze będziemy się kontaktować, będziemy rozsyłać nagrania do tego webinaru, więc również pojawi się ten slajd z danymi. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem, bardzo chętnie odpowiem na nasze bardziej szczegółowe pytania. A w tym momencie już będę oddawał głos do Mateusza. Dziękuję, Kamilu. Witam, dzień dobry Państwa. Dodam Mateusz z tej strony, kłaniam się. To tak, jeszcze chciałem się tutaj odnieść w zasadzie do dwóch rzeczy, o których mówiłeś, czyli właśnie o tej polityce bezpieczeństwa firmy, kancelarii, które wydają świadczenia o tym, że dane nie są tam będą gdzieś tam rozprzestrzeniane, że tutaj trzeba je usunąć, jeżeli jest się niewłaściwym adresatem. No to podobna sprawa, jakbyśmy prosili hakerów o niehakowanie naszych systemów, bo są podatne. Także tutaj raczej nie w tym kierunku powinno iść to bezpieczeństwo. Dokładnie. Tak, i tak samo jeżeli chodzi o wiadomości mailowe, no, które też gdzieś tam trafiają do tych niewłaściwych adresatów z załącznikami. Nawet jeśli te załączniki są w pewien sposób hasłowane, to hasłowanie załączników też tutaj średnio pomoże. Dopóki faktycznie nie wprowadzimy takiej szyfracji sensu stricte, no to hasłowanie załączników tam na poziomie, nie wiem, PDF-a czy na poziomie Worda, no to 20 minut zainstalujemy sobie Ubuntu, pierwszą lepszą gotową paczkę, która takie hasło zdejmuje i mamy dostęp do pliku w zasadzie. Także tak wygląda aktualnie tutaj, tak realia aktualnie niestety wyglądają. Tutaj nawet jak zahasłujemy, no to nie jest akurat bezpieczne, więc to każdy może w zasadzie mieć do tego dostęp. Dobra, jeśli chodzi o moją część, ja już pozwolę sobie w takim razie udostępnić ekran. Dobra, i prosiłbym cię tylko o potwierdzenie, czy widać. Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o samo rozwiązanie Moovit, które dzisiaj omówimy,
To jest rozwiązanie właśnie do bezpiecznego transferu plików oraz do automatyzacji. Ono dzieli się naprawdę tak na takie dwa komponenty główne, a właśnie pierwsze, to które dzisiaj mówimy, służy do takiego bezpiecznego transferu sensu stricte. Natomiast jeszcze jest drugie, MOVIT Automation, i ono służy do automatyzacji tej niektórych właśnie procesów takich firmowych, a szczególnie większych, jakichś przenoszeń plików, nie wiem, dotyczy nawet do backupów, do właśnie jakichś migracji i tym podobnych rzeczy, jakiejś automatyzacji, wysłania faktur, czy odbierania nawet tych faktur, tak? Czyli jeżeli ktoś wysła na przykład na maila na adres faktury @firma.pl, no to w tym momencie taki MOVIT Automation może sobie takiego maila tej złapać, wyciągnąć z niego załącznik i na przykład zapisać go na dysku w jakimś tam folderze to do. Tak? Są takie różnorakie możliwości. Natomiast, tak jak wspomniałem, dzisiaj zajmiemy się rozwiązaniem MOVIT Transfer. On oczywiście zarządzanie jest tutaj w pełni przez przeglądarkę, także tutaj nie ma tej gdzieś tam konieczności zarządzania przez jakieś konsole tekstowe i tak dalej, także tutaj jest XXI wiek, także zarządzamy przez przeglądarkę. Jeżeli chodzi o takie minimalne wymagania, to jest rozwiązanie bardziej Windowsowe, tak? Tutaj wymagany jest Windows, system operacyjny z rodziny Windows, plus jakaś baza danych, to może być Windowsowa, to może być jakiś tam MySQL, powiedzmy, tak? Także tutaj też potrzebna jest baza danych po to, żeby właśnie przechowywać nawet wszystkie te logi, reporty i tak dalej, no żeby one po prostu były w dość szybkim czasie tutaj dla nas dostępne do wglądu, jeżeli coś by się tutaj działo, coś byśmy potrzebowali sprawdzić i tak dalej. Samo rozwiązanie dzielić też na moduły. Dzisiaj tak naprawdę skupimy się na takim module mailowym, natomiast ja też nie umieszkam opowiedzieć troszkę o pozostałych modułach, a ponieważ moduł mailowy, który tutaj mamy, on się nazywa ad hoc, tak? Czyli właśnie, żeby wysłać maile od razu, czy wysłać te załączniki od razu, i on też tutaj będzie widniał pod taką nazwą w konsoli webowej packages, tak? To też jest taki odpowiednik, powiedzmy, naszej poczty internetowej, za pomocą którego, nawet jeżeli nie mamy przeglądarki internetowej, nie mamy, przepraszam, klienta poczty elektronicznej, czy jakoś nie korzystamy z tego klienta poczty elektronicznej, no to jesteśmy tak naprawdę w stanie właśnie tutaj za pomocą tego rozwiązania taki bezpieczny załącznik i tak wysłać. Pytanie, czy mi zniknęło udostępnianie ekranu, bo widzę, jakby mi zniknęło, a być może to jest jakiś błąd z Webexa. Myślę, że widać, chociaż możesz jeszcze gdzieś ruszyć kursorem. Tak, wszystko się zgadza. Dobra, super. I tak, mamy wygląd naszej poczty, czyli inbox, draft, send, template i tak dalej. Te foldery możemy sobie dowolnie tworzyć, także też możemy tym zarządzać tutaj w sposób taki, jaki chcemy. Natomiast, tak jak wspomniał już tutaj Kamil, dostęp do tego też jest w dużo prostszy sposób, tak? Czyli mamy możliwość dostania się do tego tak naprawdę za pomocą klienta poczty elektronicznej. Czy to będzie klient taki, powiedzmy, on-premisowy Outlooka, to będzie klient OVID 6.5, to mamy integrację już z obydwoma tak naprawdę w tym momencie i ze starszymi wersjami, też jeszcze są jakieś tam wersje tych Outlooków, powiedzmy takie on-premise typu Office 2013, to też jak najbardziej takie integracje z tymi starszymi rozwiązaniami mamy, także tutaj nie tylko, powiedzmy, z Office 6.5 musimy mieć konto Office 6.5, tylko też mamy jeszcze te adliny dla trochę starszych wersji. I tu już możemy zauważyć sobie, że ten przycisk View Secure Package, tak? Mamy tutaj anotację mówię transfer, no to jest po prostu taki dodatek tutaj do mojego systemu właśnie, który mi pozwala zrobić sobie te pewne rzeczy z tymi moimi załącznikami. Co jest na pewno fajne, to, że tak jak wspomniał Kamil, nie mamy tej za bardzo ograniczenia tak naprawdę wielkości tego przesyłanego pliku, który chcemy gdzieś tam udostępnić, bo to może być tak naprawdę plik wielkości dowolnej. A tutaj na przykładu, jak kiedyś szerowałem plik związany z instalatorem jednego z naszych rozwiązań, tak? No nie chcieliśmy jakoś go tam puszczać, wiadomo, publicznie i tak dalej, a no to postanowiliśmy po prostu użyć tutaj MOVIT-a, żeby taki plik wysłać tutaj do naszych partnerów. I ten plik waży na przykład 5,7 GB. Także przez maila mogłoby być ciężko, nawet jakieś takie darmowe tutaj rozwiązania do tego transferu plików, często gęsto mają ograniczenia, nawet tam, nie wiem, do 2 giga chyba najwięcej się spotkałem, także no też byłoby, powiedzmy, ciężko, no plus byłoby to ryzyko tego wycieku jakiegoś danych, tak, no bo to jednak są dane, które na przykład są dostępne tylko po podpisaniu jakiejś tam umowy partnerskiej, po podpisaniu NDA-ki, no więc też nie chcieliśmy tutaj tego w taki sposób nawet szerować właśnie publiczny, no i rozwiązanie właśnie, no to rozwiązaniem idealnym tutaj był
w tym wypadku MOVIT, czyli po prostu mogę kontrolować, kto miał dostęp do tego pliku i co najważniejsze, też mogę skontrolować, czy koniec końców taka osoba ten plik pobrała. Czyli ja mogę sobie wejść na ten plik dosłownie i mogę zobaczyć, co się z tym plikiem działo, czyli po prostu, czy ktokolwiek go pobrał. Widzimy ileś pobrań zero akurat na tym pliku jest, bo to jest od nowa wstawiony, żeby też nie pokazywać, kto tam go pobierał na prezentacjach. Natomiast po prostu w tym momencie też mam taką jawną informację, że dana osoba na tego pliku na przykład nie pobrała. Czyli jeżeli ustawiłem ten plik mojemu klientowi, poprosiłem go o pobranie i instalację i on powiedział, że tak, już pobrał, już zaraz będzie instalował, a tutaj widzę ileś pobrań zero i brak logów, no to po prostu wiemy jaka jest tutaj rzeczywistość. Dobra, jeżeli chodzi o ten, wracając do tych maili, jeżeli chodzi o te moje paczki, to one tworzy się dość prosto. Paczki też mogą, dla tych poszczególnych paczek możemy zakładać sobie pewne tutaj wymagania, restrykcje, tak? O, tutaj musimy się, widzę, że coś mam jakiś problem z kontaktowaniem się z serwerem. Spróbuję sobie zrestartować może oczuka. Jeżeli chodzi o paczki, to mamy możliwość pewnego założenia tutaj limitów. Od razu pokażę na tym poziomie, czyli możemy też użytkownikowi na przykład wymusić maksymalną ilość pobrań danego pliku. Jeżeli nie chcemy, żeby dany użytkownik, któremu udostępniamy taki plik, pobrał go więcej niż tam x razy, tak? Czy na przykład nie chcielibyśmy, żeby pobrał go więcej niż dwa razy, bo raz pobrał, usunął, pomylił się, tak? No i pozwala mu pobrać drugi raz, ale potem już po prostu możemy wymusić, żeby taki plik był totalnie niedostępny. Po tych dwóch pobraniach po prostu staje się niedostępny dla tego użytkownika i użytkownik ten końcowy już nie jest w stanie go w tym momencie pobrać. To jest właśnie bardzo fajna sprawa, która nawet zabezpiecza nas przed jakimś takim dodatkowym pobieraniem, jeżeli nie wiem, użytkownik by dał komuś swoje hasło, a hasło by wyciekło w jakiś sposób, tak? Chciałby pobrać ten plik, chciałby pobrać nagle w firmie i tak dalej, to po prostu taka limitacja może być tutaj nałożona. Możemy też chronić samego załącznika, który będzie tutaj udostępniany naszym pracownikom, lub też, niestety na jakiś problem ewidentnie mam teraz z serwerem. Testowałem to dosłownie przed prezentacją, czy wszystko działa, także niestety złośliwość rzeczy martwych, także no wydaje mi się, że tutaj po tej stronie wszystko jest ok, także jeszcze mogę przetestować, przekopiować sobie to. No niestety, to chyba niestety paczki dzisiaj bezpiecznej nie utworzę, widzę, że nie uda mi się niestety podłączyć do serwera, który by mi tutaj taką funkcjonalność zapewnił. Także musimy się oprzeć tutaj na konsoli webowej, natomiast tworzenie paczki niestety wygląda identycznie po tej stronie. Ok, jeżeli chodzi o możliwość dodatkowo dostarczania, to możemy właśnie dodatkowo chronić samo ciało wiadomości lub sam załącznik. To już jest też znowu do albo naszej decyzji, albo do decyzji administratora. Wszystkie te opcje, które tutaj Państwo widzą po prawej stronie, one mogą być też dostosowane na poziomie ustawień przez administratora tutaj globalnie. Także będziemy mogli lub nie mogli na przykład tutaj tych checkboxów sobie zaznaczyć. Co sprawia właśnie to, że będziemy też chronić ciało wiadomości, czyli użytkownik otrzyma tak naprawdę tylko od nas takie jedną lub dwie wiadomości, to już zależy znowu jak ustawimy, w stylu otrzymałeś zabezpieczoną wiadomość z systemu MOVIT, wejdź na ten link, żeby tutaj się do niej dostać. I to będzie tyle. Tak, to jest oczywiście komunikat do własnej modyfikacji, natomiast to będzie tyle. Po prostu użytkownik nie otrzyma nic więcej, nie otrzyma nic, co my napisaliśmy w treści maila, będzie musiał się zalogować, żeby w ogóle zobaczyć, o co chodzi w tej samej paczce. I też tutaj jestem pod to przygotowany, że po prostu niektórzy otrzymując takiego maila pierwszy raz, szczególnie kiedy nie mają doświadczeń z takimi produktami, no od razu uznają to za jakiś, wiadomo, scam, tak, jakieś próby wyciągnięcia danych i tak dalej, no i nawet nie otworzą tej wiadomości. Dlatego zawsze jest możliwość właśnie odznaczenia tego i po prostu napisania maila w taki normalny, powiedzmy, sposób, w jaki byśmy my go tutaj pisali jako użytkownicy. Użytkownik otrzyma po pierwsze tą treść naszego maila, tak, tutaj myślę cześć, no to po prostu użytkownik otrzyma też to cześć w swojej części maila, po czym pod spodem otrzyma tak naprawdę informację o tym, co tam się, gdzie musi się udać tak naprawdę, żeby taką naszą pocztę odszyfrować, żeby ten załącznik sobie pobrać. Dostanie po prostu też znowu ten link, tylko że on będzie jakby drugą częścią oprócz samej tej mojej wiadomości mailowej. I teraz także pokazać, jak
takie maile mogą wyglądać, to od razu tutaj pozwolę sobie to puścić. Udostępnianie, tylko to będę musiał chyba udostępnić ponownie, bo udostępniam aktualnie okno. Dobra, to już sekundę. OK, i powinno być widać w tym momencie, jak to mniej więcej wygląda. To jeszcze mail jest z systemu sprzed migracji tak naprawdę, a gdzieś tam ten adres IP są inne. Natomiast widzimy, tak to będzie mniej więcej wyglądać, czyli dostajemy informacje od właśnie jakiegoś tam notification services, tak, o tym, że otrzymaliśmy po prostu nową paczkę, tak, ktoś wysłał nam nową paczkę, o temacie MOVID plik, tak, czyli temat ten, który ja wysłałem, znajduje się tutaj w treści, bo zabezpieczyłem jakby treść maila. Tutaj mamy informację tylko o tym, że no to jeszcze został sklasyfikowany przy okazji jako spam, także to bez tego spam powinno być, natomiast nowa paczka po prostu tutaj oczekuje na naszą wiadomość. I tak jak wspomniałem, ta treść maila może być zmodyfikowana, może mieć własne logo, własny podpis, tak, regards, backup notification service i tak dalej, i otrzymujemy właśnie dodatkowe informacje, no tak, które będą potrzebne, tak, czyli po pierwsze to może być login, hasło, też login, hasło możemy wysłać inną drogą, na przykład jakoś automatyzować to z naszą bramką SMS-ową i taki login i hasło wysłać po prostu SMS-a, na przykład dla poszczególnych użytkowników w taki dodatkowy jakby sposób. No i oczywiście otrzymujemy link do tej naszej paczki, czyli też dostajemy po prostu link, dzięki któremu będziemy w stanie tą paczkę otworzyć. I znowu paczki mogą być jakby otwierane tak naprawdę na dwa sposoby. Pierwsze to może być utworzenie konta użytkownikowi, który za każdym razem może się do naszego systemu zalogować i taką paczkę sobie otworzyć, czy on po prostu będzie mieć dostęp tutaj do tej części packages, będzie mieć tą część inbox i będzie mógł za każdym razem sobie podejrzeć te pliki, te paczki i te maile tak naprawdę, które ma tutaj u siebie, które zostały do niego wysłane, ale też możemy podejść do tego trochę w inny sposób, trochę bardziej jak rozwiązania takie boxowe, czyli użytkownik oprócz tego, że dostanie jakiś tam login i hasło, którym będzie się logował, to przy okazji jeszcze za każdym razem musi dokładnie znać ten link, który po prostu będzie go kierował do tej paczki. Czyli powiedzmy, mamy tę paczkę, pewne pliki, które muszą być szyfrowane i po prostu on musi konkretnie wejść w ten link i z tego linku się zalogować. Inaczej, jeśli wejdzie po prostu na naszą stronę, typu tam na właśnie MOVID Backotech Lab, to w tym momencie on utrzyma informację, że nie jest uprawniony do otwierania tej strony. Czyli po prostu musi mieć takie dodatkowe zabezpieczenie, że musi mieć zarówno i link, taki konkretny, sprecyzowany i te swoje dane poświadczające to logowanie. Okej. Jeżeli chodzi o te wszystkie logi, o których wspomniałem, tak, to po prostu system oczywiście wszystko nam tutaj generuje, czyli widzimy, kiedy się zalogowaliśmy, kiedy coś tam usunęliśmy, tak, także mamy taką pełnię informacji tego, gdzie się kiedyś tam logowaliśmy i tak dalej, także mogę po prostu sobie zobaczyć, co użytkownik mi tutaj zrobił, a więc właśnie gdzieś tam powiedzmy utworzyłem sobie informację, żeby zobaczyć te logi audytowe, tak, no to jest po prostu moja akcja tak naprawdę gdzieś tam z przed chwili, kiedy podejrzałem sobie ten plik i logi audytowe tego pliku dużego, tak, więc tutaj wszystko jest logowane, nawet jak chciałbym zobaczyć sobie log audytu, który wyświetlam, to też jest logowane wyświetlanie logów audytu. Także każda po prostu nawet taka najmniejsza akcja jest tutaj przez system logowana, więc tutaj też użytkownicy po prostu, czy jakieś otwarcie paczki, czy nie, pobranie pliku i tak dalej, no to po prostu wszystko będzie po tej stronie widoczne. Co dodatkowo jeszcze mamy? To jest możliwość odwołania paczki. To też jest bardzo ważne, ponieważ no, często gęsto zdarza się, że wysłaliśmy do złego adresata. Czasami zdarza się tutaj też z mojego przykładu. Mam dwóch takich partnerów, z którymi kiedyś współpracowałem bardzo mocno i tutaj tak naprawdę ich nazwiska zaczynały się od czterech tych samych liter, czyli powiedzmy mieli te same imiona, tak? Czyli powiedzmy był Mateusz Kowalowski i Mateusz Kowalski. Tak? To była powiedzmy taka różnica. No i też czasami, wiadomo, wpisywało się, no tutaj musiałem zwracać szczególną uwagę, żeby ich nie pomylić, tak, żeby tutaj do odpowiedniej osoby wysłać te informacje. No wiadomo, czasami gdzieś tam Outlook nawet, jak wpisujemy poprawne imię, poprawne nazwisko, to po prostu podpowie źle.
też niestety to się czasami zdarza, a to ja czasami próbuję wysłać mail do jednego z moich kolegów z Wakotechu, jednego z Damianów, wpisuję nawet, zaczynam wpisywać po nazwisku, a on podpowiada mi tego zupełnie drugiego, który po prostu nawet nie ma tego ciągu znaków w sobie, ale gdzieś tam na przykład jego przełożonym widnieje ten drugi. No i jest problem, no po prostu Outlook mi nagle podpowiada jako numer jeden osobę, do której nie chcę wysłać maila, bo po prostu gdzieś tam w danych przełożonego to nazwisko drugiego się znajdowało. Możemy taką paczkę w każdym momencie odwołać. Czyli tutaj mamy informację właśnie, że taka paczka została odwołana. W tym momencie użytkownik, nawet mając link, nawet mając login, hasło i tak dalej, nie będzie w stanie się odnieść do tej paczki, no po prostu ona została odwołana. I my też możemy w każdym momencie sobie sprawdzić, czy taki dokument został już przypadkiem przez tego użytkownika otworzony, czy został przez tego użytkownika pobrany i tak dalej. Tu widzimy, że pomimo tego, że tą paczkę odwołaliśmy, i tutaj mam informację, że ta paczka nie będzie już widoczna przez te osoby, do której została wysłana, to niestety ta paczka została i tak przeczytana przez wszystkich użytkowników. Więc została wysłana ode mnie do mnie i ja ją zdążyłem przeczytać przed tym, jak tutaj sobie zrobiłem ten recall. Więc tak po prostu wiemy, że ta osoba już przynajmniej przeczytała tą paczkę, ale za to, jeżeli będziemy mieli informację o dokumencie, to widzimy, że jeszcze nie zdążyła go pobrać. Tak, więc też mamy taką informację, po prostu, że nie zdążyła tego dokumentu pobrać, chociaż wierzył, że otrzymała taką paczkę, no i też pewnie z racji tego, co przeczytała, a to, co się znajdowało w wiadomości mailowej, no to na przykład my jesteśmy jakoś tam w pewien sposób już no, zobligowani, na przykład, żeby zgłosić taki incydent bezpieczeństwa, ten potencjalny wyciek danych. Mimo że ten załącznik nie trafił do niej, no to po prostu wiemy, że takie coś miało miejsce i możemy tutaj szybko też reagować na takie właśnie wszelakiego rodzaju naruszenia danych. Także to jest też bardzo fajna sprawa pod kątem właśnie takim prawnym, który gdzieś tam no, pozwoli nam nawet uniknąć tych kar, bo tutaj wiadomo, użytkownik się zreflektował trochę za późno, ale do wycieku danych nie doszło, no ale natomiast incydent jako taki tutaj powinien być zarejestrowany. Okej, dodatkowo wysyłając wszystkie te paczki przez ten moduł ad hoc, tak naprawdę czy z poziomu tutaj przeglądarki, czy z poziomu tego adminu, niestety nieszczęsnego, którego nie udało się dzisiaj uruchomić na prezentacji, to wszystkich użytkowników system będzie tworzył nam automatycznie, jeżeli tylko oni nie istnieją jeszcze u nas w systemie. Więc jak ja teraz bym wysłał jakąś tam paczkę do, powiedzmy, Kamila, który tutaj nie istnieje, no to w tym momencie taki Kamil by został po prostu utworzony jako użytkownik u mnie w systemie, także też ja nie muszę za każdym razem gdzieś tam prosić administratora po to, żeby on te konta gdzieś tam tworzył i tak dalej. One po prostu będą tworzone automatycznie wraz z wysyłaniem tych paczek, no albo i nie, zależy od której, jakby w którą stronę mamy tutaj system znowu ustawiony, bo też nie muszą się takie konta tworzyć automatycznie, tylko na przykład możemy zablokować dostęp do wysyłania tych paczek do osób, które na przykład konta w systemie już mają. Także też tutaj od strony administracyjnej można po prostu dostosować się bardzo szczegółowo, tak, tylko pokazując, ile tych ustawień tutaj jest, tak, także tutaj no po prostu chwilę zajmuje przejście przez każde to z tych ustawień, no ale możemy dzięki temu system naprawdę dostosować do naszych potrzeb tak, jak chcemy. Dobra, Kamilu, z mojej strony chyba tyle, także ja Ci oddaję na koniec jeszcze głos i ekran i działaj. Jasne, dzięki Mateusz. No jeszcze chciałbym dodać, że tutaj Mateusz głównie pokazywał tak naprawdę taki backend tego narzędzia. Jeśli chodzi o integrację z Office 360, jest to też dosyć proste. Później, kiedy taką integrację przeprowadzimy, mamy tak naprawdę bardzo, bardzo prosty sposób, możliwość załączania tych plików. Więc tutaj, przepraszam, to nie to chciałem pokazać. Mam tutaj właśnie slajd, jak wygląda taki załączony plik. Więc tak jak widzimy, tutaj jest taka wtyczka, można powiedzieć, do naszego Outlooka. Za jej pomocą możemy sobie właśnie dodać plik, możemy też wymusić tak naprawdę w całej naszej organizacji na taką akcję, żeby wysyłać pliki tylko za pomocą i załączać pliki tylko za pomocą tego dodatku. No i tak naprawdę jeszcze możemy właśnie jeszcze zaszyfrować body całej wiadomości. Tutaj w tym momencie od maja
Planowane jest spolszczenie właśnie tego interfejsu dla użytkownika końcowego, więc to też jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które no niekoniecznie wszyscy pracownicy znają dobrze język angielski, więc to też jest wyjście naprzeciw klientom. Jeszcze też chciałem nawiązać do pytania, które pojawiło się, a wcześniej go nie zauważyłem. Chodzi o darmowe wersje programów zabezpieczających i szyfrujących. Tak, oczywiście są takie dostępne, ale też no, one nie oferują tyle możliwości, jakie daje nam Moovit, który dzisiaj pokazywaliśmy. Nie ma na tyle rozwiniętej automatyzacji, nie ma tak prostej konfiguracji tego narzędzia, drogi audytu w ten sposób skonstruowanej, więc też no, wiadomo, są rozwiązania bezpłatne, ale też na skalę, im większa firma, tym trudniej często wdrożyć po prostu te bezpłatne rozwiązania i często czas, jaki jest potrzebny na skonfigurowanie w odpowiedni sposób wszystkich pracowników, no jest no, przytłaczający i kiedy ta firma się rozrasta coraz większa, pojawiają się coraz większe problemy z konfiguracją i zarządzaniem tymi bezpłatnymi narzędziami. Także no, my rekomendujemy to narzędzie, które jest sprawdzone, sami z tego korzystamy w firmie i uważam, że jest godne polecenia. Bardzo chętnie porozmawiam o nim szerzej na jakimś, powiedzmy, prywatnej rozmowie. Zapraszam do kontaktu. No i w tym momencie dziękuję. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to mamy teraz jeszcze chwilkę, dosłownie 7 minut, więc postaram się teraz ewentualnie na pytania odpowiedzieć. Dobrze. Skoro nie ma pytań, to jeżeli by się pojawiły, to proszę kontakt bezpośrednio do mnie. Kamil Muszyński, Bakotech. Dziękuję bardzo. Dziękuję Mateuszu za uczestnictwo dzisiaj. No i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję jeszcze, do widzenia.